Cześć ziomeczki kochane, to ja Wojtek Pietraszek, rockday.pl się kłania. Kolejny zestaw ćwiczeń na wiosło basowe. Tak, na wiosło basowe, na baśkę. Dobra, żeby nie zanudzać was, to tak, przejdziemy do tematu. Wcześniej było ćwiczenie odnośnie palców różnego tego systemu, prawda? Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, trzy, dwa, jeden, trzy, dwa, coś tam, prawda? Różne sposoby grania w poprzek, grania wzdłuż i po przekątnej. To sobie zobaczcie. A tym razem chciałbym zrobić troszeczkę bardziej rzeczy skomplikowane, czyli naturalnie warianty też takie ćwiczeń chromatycznych, czyli takich ćwiczeń nie po konkretnej skali, tylko po różnych progach, różne schematy, bardziej takie na rozciągnięcie, czy bardziej na podniesienie skilla właśnie w naciskaniu, w wydobywaniu dźwięków. Oprzecie sobie coś takiego, takie ćwiczenie, gdzie mamy jeden dźwięk na jednej strunie, czyli na przykład mamy tak, cztery palce do dyspozycji i gramy na przykład tak, pierwszym palcem na pierwszej strunie, drugim na drugiej, trzecim na trzeciej, czwartym na czwartej. Mamy takie troszeczkę ćwiczenie bardziej na tą prawą rękę, ponieważ tutaj mamy jeden dźwięk i zaraz po nim musimy zmienić strunę na cieńszą. Czyli to ćwiczenie na paluszki jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Tutaj fajny sposób grania to byłby taki, że na przykład jeśli gramy, prawda, o tej cienkiej struny, to na przykład można po prostu schodzić tym palcem, którym z nich, po prostu po strunach w poprzek. Patrzcie, tutaj jest 1, 2, 3, 4, a tu gram po prostu pierwszym palcem o coś takiego. Z kolei jak już mam zagrać, z powrotem się cofać, no to nie dam rady tak zrobić, no bo co, lewy tak, więc wtedy musimy już sobie tutaj palcami wędrować po strunach, prawda? Tylko tak, to jest jedna wersja, czyli gram pierwszy palec o w ten sposób, ale możemy zrobić oczywiście też na odwrót, czyli gramy od najgrubszej struny, czy tam no, u was od czwartej, czy od piątej, ja akurat gram od czwartej. Pierwszy wariant taki, drugi wariant od tej strony. Trzeci wariant to byłoby po prostu właśnie tak, jak już zagrałem. Czyli po prostu to jest coś takiego, że mamy, gramy tak i wracamy na odwrót. Czyli tak, na przykład próg 7, 8, 9, 10, a wracamy 7, 8, 9, 10, tylko że właśnie na odwrót. I to jest też ważne, żebyście spróbowali zagrać tak, żeby nie było pauz, w sensie przechodzenia z jednego wariantu na drugi. Bo na przykład, tak jak byłoby, powiedzmy, zła wersja, to byłaby taka. O, coś takiego. My spróbujmy tak. Słyszycie, po prostu jest jeden ciąg dźwięków, bez jakichś pauz, bez wydłużania dźwięków, bez jakiegoś kombinowania i to jest naszym jakby celem, który wypadałoby rozwijać. Tak samo właśnie te wszystkie ćwiczenia tutaj. Żeby bez pauz było, bez takich rzeczy. Bo to też można powiedzieć troszeczkę nawet drażni takie coś, że gramy ty. Tak jakby po prostu ktoś się zaciął. Tak więc widzicie, to są takie właśnie ćwiczenia na paluszki, które naturalnie też można modyfikować. Można zrobić więcej takich ćwiczeń, jak chociażby coś takiego, że na przykład mamy tak. Dobra, na czwartej strunie niech będzie, zaszalejemy. Pierwszy palec na pierwszym progu, drugi na drugim, trzeci na trzecim, czwarty na czwartym.
taki, można powiedzieć, po takie krótkie, krótkie ukosy, które gram, prawda? Tak, 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 czyli... Czyli mogę śmiało powiedzieć, że po prostu gramy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty palec, ale pierwszy palec jest na strunie grubszej, drugi na cieńszej, trzeci na grubszej, czwarty na cieńszej. Czyli po prostu dwa palce są na, u mnie na czwartej strunie, dwa na trzeciej strunie. I to też jest ciekawe, fajne ćwiczenie. Brzmieniowo troszeczkę już takie urozmaicające nasze udręki i męki z basem. Na przykład zrobię zagram na cieńszych. Tylko tutaj jeszcze jest taka uwaga, mamy dwie struny, czyli wypadałoby operować teraz dwoma palcami, żeby nie grać jednym. Chociaż oczywiście no można grać jednym, jak to się uprzedł, może grać nawet kciukiem albo jęzorem, ale wygodniej jest, jak po prostu operujemy dwoma palcami. Dwie struny, dwa palce, dwie struny, dwa palce, dwie struny, dwa palce, dwie struny, dwa palce. Tak jest, tak jest. Tak więc właśnie to jeszcze ewentualnie wam zagram jeszcze raz. Teraz kolejny wariant, to byłoby już troszeczkę takie trudniejsze. Podobne jak to, co przed chwilą, tylko że na zasadzie string skipping, czyli po prostu pomijamy struny. Na przykład na trzeciej strunie pierwszy palec, na pierwszej drugi. Dlatego tak troszeczkę powietrze nam tutaj tak drga, trochę ten tak rezonans pada, ale widzicie, no brzmi troszeczkę jeszcze bardziej ciekawiej i jeszcze bardziej nam rozciąga te paluszki, bo tutaj mamy też na tej zasadzie, jak widzieliście, pierwszy palec, drugi. No można oczywiście zrobić pierwszy, trzeci na przykład. Grałem tym serdecznym palcem i wskazującym, to możecie robić sobie na zmianę w ten sposób. Można nawet takie ćwiczenie jako rozciągnięcie, to spróbować zagrać zamiast pierwszym i drugim, czy pierwszym i trzecim, to zagrać drugim i trzecim palcem. Czyli po prostu mamy, no już to takie troszeczkę bardziej skomplikowane, ręka będzie nam troszeczkę schodziła, ale potraktujmy to jako takie ćwiczenie dodatkowe, które nam jeszcze rozciągnie trochę dłoń, na przykład właśnie, opatrzcie, czyli byłoby co drugi palec, czyli ten faker i drugi faker, czyli serdeczny. Coś w tym stylu, wiadomo, że to będzie najbardziej kulało to, bo tutaj mamy dziwny ruch ręki, bo ten trzeci palec jest po prostu trochę krótszy i trzeba do niego tak trochę dosięgnąć. Także tu obczajajcie. No myślę, że to byłoby, że to jest dosyć dobra dawka ćwiczeń na każdy dzień teraz tutaj jesienny, już taki zimny i oderwanie się od rzeczywistości szkolnej. Niech każdy dzień będzie dniem rock dayem. A, coś takiego. Papatki. Zapraszam Cię do kupienia mojej książki Gitara od motywacji do pasji. Poruszam w niej dużo tematów związanych z motywowaniem, samodyscypliną, z teorią, z przyswajaniem wiedzy. Zapraszam do zakupienia w sklepie internetowym Sklep Rockday lub na Allegro. Papatki.